Politycy Prawa i Sprawiedliwości bardzo lubią czcić i przypominać pamięć żołnierzy wyklętych. To bardzo dobrze, ale jeśli żołnierze wyklęci byli przed wojną posiadaczami majątków znacjonalizowanych przez komunistów, to ci sami politycy Prawa i Sprawiedliwości najchętniej nic by im nie oddali w ramach reprywatyzacji. Rząd przygotował ustawę reprywatyzacyjną. Ustawę, która w moim przekonaniu posiada parę fundamentalnych mankamentów i kilka małych plusów. Zacznijmy w związku z czym najpierw od mankamentów. Po pierwsze, ustawa całkowicie stoi na gruncie ustawodawstwa Polski Ludowej, uznając dekrety nacjonalizacyjne i parcelacyjne i uważając, że wszystko to stało się zgodnie z prawem, i wszystkie majątki w ten sposób zabrane, znacjonalizowane i rozparcelowane zostały rozparcelowane i znacjonalizowane zgodnie z prawem. I takim właścicielom nic się od państwa ma nie należeć. W związku z czym ustawa reprywatyzacyjna zakłada tylko i wyłącznie rozmowę o zwrocie tych majątków, które zostały zrabowane, bo tak należy o tym powiedzieć, zrabowane niezgodnie z komunistycznym prawem. Czyli na przykład, kiedy ustawa mówiła o nacjonalizacji majątku w fabryki, na przykład zatrudniającej powyżej 50 osób, zdarzało się wielokrotnie, że nacjonalizowano taką, która zatrudniała zaledwie osób 30. No 30, 50, cóż to za różnica, decyzja urzędnicza. I w związku z czym projekt ustawy zakłada tylko i wyłącznie zwrot tych majątków, które zostały zrabowane niezgodnie z komunistycznym prawem. To jest moim zdaniem od razu pierwszy błąd fundamentalny. Drugi błąd fundamentalny przygotowanej ustawy polega na tym, że nie przewidziano w ogóle możliwości zwrotu w naturze. Czyli jeżeli komuś na przykład niezgodnie z prawem zrabowano budynek, a ten budynek dzisiaj sobie stoi, to nie można mu tego budynku po prostu zwrócić, nawet jeżeli jest własnością Skarbu Państwa, czyli nikt na tym de facto nie traci, tylko można mu zwrócić w postaci odszkodowania finansowego do wysokości, uwaga, 25% wartości tego budynku, a więc tylko 1/4. I co więcej, w momencie, w którym byli właściciele, czy też właściciele obrabowani, bo tak należałoby ich tak naprawdę nazwać, dostaną 25% wartości tego budynku, czy też jak ustawa mówi, do 25%, co nie jest tym samym co 25%, to wtedy raz na wieki, na amen, tracą jakiekolwiek możliwości prawne domagania się jego zwrotu. Czyli mówiąc wprost, bierzesz do 25% i tracisz jakiekolwiek prawo. To jest, że tak powiem, wady fundamentalne projektu, których ja, jako zwolennik własności prywatnej, zaakceptować nie mogę. Ale ustawa ma również dobre punkty. Ciekawostką było dla mnie od razu to i sprawą się zainteresowałem, kiedy projekt oprotestowała ambasada Izraela. Dlaczego? Dlatego, że z projektu reprywatyzacji całkowicie wykluczono osoby nie mające polskiego obywatelstwa. Oczywiście tu nie chodziło, absolutnie nie chodziło o Żydów, dlatego że o rządzie Prawa i Sprawiedliwości można powiedzieć wszystko, ale na pewno nie to, że jest to rząd o charakterze antyżydowskim czy antysemickim. W ustawie chodziło o wykluczenie z możliwości reprywatyzacyjnych Niemców, którzy pouciekali z ziem odzyskanych po 1945 roku, dlatego że gdyby nie wprowadzono klauzuli obywatelstwa, no to wtedy wszyscy Niemcy czy też ich spadkobiercy mogliby po prostu zażądać do 25% na przykład ich domów przedwojennych, no bo na szczęście nie samych domów, ale do 25% wartości. No i w związku z czym, kiedy mówi się wiele o odszkodowaniach od Niemców za II wojnę światową, to gdyby tej klauzuli nie było, to by się okazało, że to my Niemcom będziemy te odszkodowania za II wojnę światową płacić. Także to jest, że tak powiem, drobne plusy tego projektu. A teraz pojawia się pytanie, czy w ogóle reprywatyzację należy robić? Moim zdaniem należy ją robić z dwóch powodów. Jeden ma charakter zasadniczy, a drugi socjologiczny. Przejdźmy od tego zasadniczego. Mianowicie własność prywatna wynika z natury. Dlatego, że jest jedynym mechanizmem zachęcającym człowieka do pracy. Jeżeli człowiek nie jest w stanie skorzystać, zgromadzić owoców swojej pracy, państwo i prawo nie zabezpieczają mu tych owoców, to po prostu nie będzie pracował. Tam, gdzie nie ma zabezpieczonej własności prywatnej, tam nie ma dobrobytu.
Zauważmy, że we wszystkich krajach trzeciego świata nie ma dobrobytu, dlatego że nie ma zabezpieczonej własności. Na przykład jest ciekawa rzecz. Proszę zauważyć, jak świetnie gotują, jaką kuchnię mają przybysze z krajów trzeciego świata. Wszyscy, przynajmniej ja, bardzo chętnie chodzimy do restauracji na przykład prowadzonych, nie wiem, przez Syryjczyków, Libańczyków i tak dalej. Teraz pojawia się pytanie, dlaczego ci ludzie nie są w stanie zarobić pieniędzy i prowadzić restauracji u siebie? Odpowiedź jest banalnie prosta. Ponieważ tam nie są szanowane prawa, nie jest szanowane prawo własności, w każdej chwili państwo może przyjść i im tą restaurację po prostu odebrać. Dlatego też, chcąc mieć pewność tego, że ich pieniądze, które tam zarobią, będą naprawdę ich pieniędzmi i ich własność będzie ich własnością, tak chętnie emigrują na Zachód i gotują dla Polaków. Czyli, można powiedzieć, powód fundamentalny natury filozoficznej, zasadniczej, dlaczego własność prywatną należy chronić. Ale jest również powód natury politycznej, dla którego należałoby przeprowadzić reprywatyzację. Prawo i Sprawiedliwość, zresztą bardzo słusznie, to środowisko od wielu lat, właściwie od początku transformacji, jeszcze kiedy istniało tylko Porozumienie Centrum, słusznie wskazywało na zjawisko uwłaszczenia nomenklatury. Rzeczywiście, przez ostatnie ćwierć wieku powstała elita majątkowa, która dorobiła się w czasie, kiedy obowiązywało oficjalne hasło pierwszy milion trzeba ukraść. I rzeczywiście znaczna część z tych ludzi pierwszy swój milion ukradła. I mówiąc wprost, jest to elita finansowa, moralnie dosyć podła, żeby nie powiedzieć parszywa. I co w takiej sytuacji można zrobić? Ponieważ nie ma możliwości wyegzekwowania od tych ludzi tych pieniędzy i własności, bo byłoby to pogwałcenie prawa, jeżeli nie mamy na to wyroku skazującego, no to w związku z czym można wybudować tylko kontrelitę. Skąd ją wziąć? Najprościej przeprowadzić reprywatyzację, i co tylko się da oddać przedwojennym właścicielom po to, żeby powstała polska, patriotyczna, złożona z wychowanków patriotycznych rodzin, elita majątkowa, elita polskiego narodu. Niestety, Prawo i Sprawiedliwość nie stanęło na wysokości zadania. Dlaczego? Jarosław Kaczyński nigdy nie był zwolennikiem reprywatyzacji. Kiedy pierwszy raz był premierem, bo być może kiedy te słowa mówię, to się na przykład okaże, że już jest znowu premierem, ale za pierwszym razem, kiedy był premierem, był przeciwnikiem reprywatyzacji i chciał tą kwestię poddać referendum, w których, jak sam mówił, Polacy mieli zadecydować, czy te pieniądze należy oddać majątki byłym właścicielom, czy też należy przeznaczyć je na przykład na szpitale. Pamiętam te słowa, bo były dla mnie mocno szokujące. I to jest powód, dla którego Prawo i Sprawiedliwość, widząc, że od problemu reprywatyzacji uciec się tak zupełnie nie da, postanowiło okupić się niewielkimi kwotami do 25% wartości tylko tych majątków, które zostały ukradzione niezgodnie z komunistycznym prawem, nie wspominając o majątkach tych osób, które zgodnie z komunistycznym prawem zostały ukradzione. Innymi słowy, nie chodzi tutaj w tym projekcie o rzeczywistą reprywatyzację, tylko o zakończenie sprawy i udanie, że problem został rozwiązany. Jarosław Kaczyński niestety nie wierzy we własność prywatną. On wierzy we własność państwową, dlatego że w jego przekonaniu to tylko własność państwowa ma status własności narodowej. Tak wygląda dziedzictwo sanacyjne. Szanowni Państwo, dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajka, proszę o komentarze, o udostępnianie, o walnięcie w dzwonek i o subskrypcję. Dziękuję serdecznie.